To jest ten balsamik. Jest też wersja niebieska, więc jak ten mi się skończy, to kupię sobie niebieską, żeby spróbować. Ale ten póki co jest świetny. Dzień dobry, dzień dobry. Myjemy buźkę i ruszamy z tym dniem. Dobra, jestem, mam mało czasu. Więc szybciutko. Pielęgnacja. Dzisiaj jestem umówiona z przyjaciółką na zakupy, bo ona wyjeżdża na 3 tygodnie w góry i mówi, że potrzebuje jeszcze parę fatałaszków, więc ja jej poleciłam oczywiście Pepko, bo ja ostatnio robiłam zakupy. I tak jak ten, widzicie, t-shircik kupiłam sobie z działu męskiego, to jest rozmiar M. Ha, w końcu wchodzę w M-kę. Cie. Swoją drogą to jest ciekawe, że w męską wchodzę w M-kę, a w damskie XL-ki, jeśli chodzi o górę. Ale właśnie do niej pisałam, że bardzo mi się podoba ta koszulka. Jakość, krój, fajny ma dekolt, ale chcę mieć taką wielką, oversize'ową, którą założę do leggingsu, która będzie taka luźna. I dzisiaj sobie sprawię właśnie 2X-y, właśnie jak będziemy razem. I Sinsay ma ogromne przeceny, więc myślę, że najpierw wejdziemy do Sinsaya, żeby zobaczyć, co tam mają, czy akurat przyjaciółka coś sobie znajdzie. Ja chcę dzisiaj sobie zrobić takie małe zamówienie na Shein. Właśnie parę rzeczy. Marzy mi się taka jedna piękna sukienka. Muszę iść jeszcze do samochodu. Ogarnę samochód. Szybciutko. I lecę. I lecę, lecę. Jeszcze tylko antyperspirant. I koniecznie muszę dzisiaj iść do apteki wykupić swoje leki, bo mam ich już trochę. No muszę. Dostałam ostatnio nową receptę i muszę to wszystko zrealizować. Ojej, to śmieciarki. Jak głośno. Dobra. Ojejciu, bardzo głośno. Macie efekty specjalne. Dobra, ja biorę tylko telefon. Telefon. Dokumenty i torebkę i lecę. Boże, jak jest gorąco. 33 stopnie na dworze.
Ja padam, bo rano nie wypiłam wody, nie zjadłam śniadania, więc zaraz muszę coś zjeść. Już jeden kieliszek wody wypiłam, ale najpierw muszę rozpakować te zakupy, które były horrendalnie drogie. Boże, jakie to wszystko jest drogie. Okropnie. Dobra, robimy haul z Biedry. Dwie Martini Asti na sobotę, bo będziemy, mam nadzieję, jak wszechświat pozwoli, świętować naszą rocznicę. Ale domestosy, to jest to samo co domestos, więc ja przepłacać nie będę. Trzeci był w gratisie, więc wzięłam trzy, tym bardziej, że w dwóch łazienkach mi się pokończyły. Jeden używa mąż w piwnicy, więc akurat trzy. Trzy opakowania jajek, to są dwa, jeszcze jedna gdzieś jest, dlatego że też były w promocji. Waniusz, bo się skończył. 2 kilo młodej cebulki, obiady, grilla i te sprawy. Odjęłam jedną włoszczyznę do rosołu. Arbuza zaraz nam pokroję, bo trzeba się nawadniać. Dla Filipa takie musy. Będą 4, gdzieś jeszcze są 3. To była super cena, bo to są duże musy. Tu jest 200 gram aż za 1,99 zł przy zakupie 4. Smyk. W promocji były też frytki z Adiko. My najbardziej lubimy te grubo cięte, takie a la belgijskie. Jeszcze się je przyprawi. We frytownicy tej beztłuszczowej, jak się zrobi, to są takie. Jedne chusteczki, bo czuję, że zaraz mi się przy toaletce skończą. Dla Filipka wzięłam taką maślankę pieczoną na łóżko. Nie wiem, nigdy nie pił, ale myślę, że będzie mu smakować. On bardzo lubi szarlotkę. Keczup nasz najlepszy, z roleski, sycylijski. Przepyszny, bo też się skończył. Sobie wzięłam takie dwa napoje dla ochłody. I szczerze powiedziawszy, już bym miała ochotę się ich napić, bo tak mi się chce pić i jeść. Dwie cebulki czerwone, dwa oleje rzepakowe, które od razu schowam, bo też już się skończyły. Bułki do hot dogów, te, które kupiłam przedwczoraj, też już Fifi zjadł wczoraj. Ziemniaczki młode. Cztery pęczki rzepkiewek, też dam teraz Filipkowi, żeby je obrał. Pierogi były w promocji, niestety nie było ruskich, ale wzięłam dwa opakowania z mięsem. Salami to z myślą o pizzy. No właśnie, kolejne musy. Parówki dla Filipa z myślą o hot dogach właśnie. Wzięłam coś takiego niezdrowego. Patrzyło na mnie raz kiedyś. Można. Dwa tuńczyki w oliwie z oliwek. Jeszcze jeden Heartmade. I ostatnio jak byłam u sąsiadki, kupiłam do niej lody Card Door cytrynowe. I one były tak pyszne. Słuchajcie, normalnie są okropnie drogie. Ja uważam, że nie powinny być tak drogie. 800 ml za 25 zł. Ale słuchajcie, jak się kupiło dwie, to druga była 90% taniej, więc w sumie dwa opakowania wyszły za 26 zł, czyli po 13. No to jeszcze może być. Zaraz powiem Filipowi, żeby to schował do zamrażarki. Wzięłam jedną żelatynę, dwa takie drożdże jeszcze gdzieś, jedna paczuszka powinna być. Kolejna torba. Porzeczki dla Filipka, bo on bardzo lubi. Morele. Czereśnie i tutaj mam jedno awokado. Najlepsza kiełbaska z serem to jest ta śląska. 6 maseł, bo też były w promocji. Takie coś dla Filipka. Przepyszny sos. Przepyszny. Jedna sałata do sałatek. Dla Filipa takie chrupaki. Kalafiorek. Ketchup dla Filipa. Chlebek.
ostatnia torba. Kruperki. Ostatni musik jagodowy. Wzięłam pierwszy raz na próbę gotowe guacamole. Zobaczymy. Dwa takie sery Lilliput żółte, bo też były w promocji. Gumy dla Filipka. Śmiejżelki. Do kiełbasek z grilla. Bułeczki, bo chłopcy tak lubią. Są jeszcze jedne jaja. Jeszcze jedne pierożki, nawilżone chusteczki do toalety. Jeszcze ten jeden serek. Książka. I najlepsza krakowska na świecie. Wzięłam też coś słodkiego, jakby kogoś coś naszło. Mąż bardzo lubi, Filip też. Tu dla męża rybka. Uwielbia tę rybkę na raz. Wincera. Co tu mamy? Jedna awaryjna konserwa i ja lubię mieć właśnie tego typu rzeczy w domu. Trzy jabłuszka. Chyba dawno nie miałam takiego paragonu. Serio. Odświeżacz do zmywareczki. Worki na świecie. Kolejny odświeżacz. Kolejny sosik. I tu są takie zapachy do auta. To jest mój trik i patent na odświeżacze powietrza do łazienki. Ja nie używam takich odświeżaczy w żelu i tak dalej. Wieszam taką saszetkę i mam 2 tygodnie z głowy. A taki odświeżacz kosztuje 6 zł. No i to mi się bardzo sprawdza. Przede wszystkim pięknie, świeżo pachnie. Świeże ogóreczki. Dwa sery typu halloumi, ale wersja tańsza. Wzięłam sobie też ten balsam do makijażu, żeby nie skończył. I dalej są prezenty dla Was, więc Wam je pokażę. I jeszcze jedno drożdże. I to jest wszystko, i szału nie ma, a 1/6 wypłaty poszła. Naprawdę. Jestem przerażona. Zastanawiam się, co zrobić dzisiaj na obiad. Mam ochotę wstawić rosół, ale mam też ochotę na sos śmietanowy z młodymi ziemniakami, właśnie do tego jajeczko sadzone i fasolka. Tylko nie było w Biedronce fasolki, więc zaraz zjem śniadanie, trochę tutaj ogarnę, ale fajny wieterek powiał. Ogarnę zakupki i pójdę z Filipem do Lidla. Pranie też mamy do składania, no ogólnie... Dużo roboty, tylko chęci brak. Ogólnie strasznie mnie boli krzyż dzisiaj i brzuch. Więc kiepskawo. Dobra, biorę się. Ach, zaraz. Dobrze, że pięta jako tako daje żyć, daje chodzić. O tak. Będzie jedzonko. Nie mogę się doczekać. No i cudowny letni obiad. Gotowy. Przyjaciel termofor, bo nie jest lekko. Mąż zabrał przed chwilą basen, który dzisiaj z Filipkiem znalazłam. Wymyłam. I mąż będzie właśnie go pompował i będziemy uzupełniać wodą, żeby smyk mógł sobie trochę pochlapać te upalne dni.
Luna! Wyszłam z Luną, żeby potuptać Kraków. Chociaż do mojego minimum, które sobie założyłam. Słuchajcie, i burza zaczyna kropić, więc musimy wracać. Co szkoda. Wstaj! Porę przyszłam z Luną do domu. Idę się kąpać. Wykąpałam się i muszę chyba zrobić maseczkę. Dawno nie robiłam. Coś tu ze swojej lodóweczki wyjmę. O, może coś takiego. No, podkop pod oczy bym musiała sobie przynieść. Daleko nie mam, ale mi się nie chce. Dobra, nałożę samą maskę. Jaka mokra. To chyba maseczkę dostałam od mojej Kasieńki. Słuchajcie, miałam odwołać wizytę u fryzjera. Bo nie jestem totalnie na stronie. Ale mąż do mnie nakrzyczał. I mało tego, jeszcze ją przyspieszę. Zamiast na 15 pójdę wcześniej. Szczerze? Nie mam ochoty wychodzić z domu. Poleżałabym cały dzień w łóżku i chyba jutro tak zrobię. O, nie zrobię. Dobra. Poleżę do momentu fryzjera. Filipka nie mam domu, bo jest u koleżanki. Więc będę mogła poleżeć. Zrobię sobie jakieś śniadanie i najwyżej u fryzjera zjem. Dzisiaj 4. dzień redukcji. Super proszę. Boże, jakie pyszne lody jedliśmy z mężem. Tu wam wklejam zdjęcie. Te lody musicie koniecznie spróbować. One w tym tygodniu są na promocji w Biedronce. I tak naprawdę tylko warto je w promocji kupować. No bo trochę są drogie. Niemniej są przepyszne i chyba jutro jeszcze zrobię zapas. Wrzucę te zamrażary, żeby były. Chyba tak zrobię. Bo są obłędne. Obłędne. W życiu nie jadłam tak pysznych lodów z pudełka. Mega. Także naprawdę wam z czystym sumieniem polecam. Tak. Ja jutro będę leżeć. Taki jest plan. Taki jest plan. Wodenka. Muszę się rozczesać. Koniecznie. Bo jak ja jutro tam pójdę z takimi kołtunami. I nie pojechałam dzisiaj z przyjaciółką na zakupy i nie spotkałam się z nią. Miałam taki atak endometriozy, tak mnie bolał brzuch.
zaczęłam znowu krwawić, ale to dosłownie taką naprawdę ciemną krwią. Krzyż, brzuch, zdęcie, twardy brzuch, jak piłka lekarska. Dobrze, że ta redukcja mi się też udała w tym wszystkim, że nie podjadałam emocjonalnie i wypiłam też naprawdę bardzo dużo wody, jak na mnie. Mam tu jeszcze buteleczkę, więc jakieś 3 litry. Więc super. Dobra. Ja się rozczesuję i się kładę. Sprzątam u Filipa w pokoju i chciałam mu właśnie łóżeczko przestawić, tylko nie wiem, czy pod tym łóżkiem, to nie pytajcie, było wszystko. Patrzcie, ile było skarpet. Chciałam mu w ten sposób łóżko przestawić, ale widzę, że tu jest jakieś draśnięte, chyba przy przeprowadzce się zarysowało. Zaraz sprawdzę, czy w ogóle ono się otworzy, wysunie. No tu najwyżej postawię 2 pufy, wtedy by miał więcej miejsca. Ogarnęłam mu też na biurku. Wytarłam wszędzie kurze, nastawiłam zegarek. To do prania, to do rozłożenia. No zaraz to jeszcze poogarniam. Szykuję dla Was rozdanie, ale to jeszcze nie koniec. Dzień dobry, dzień dobry. Coś mi wczoraj odpadło od statywu. Ale nie wiem gdzie. O, już wiem. Jakaś zaślepka. Wam, że mam problem ze złożeniem tego. O, niestety to się tak suwa. Okej. Dobra, jest. No, trzeba przyznać, że jest lepszej jakości niż tamten, więc no. Łamałam właśnie a propos jakości. Widzisz, nie musisz odejść. Misia, odejdź. Ty oczywiście musisz być pod nogami, nie? No bo gdzie inaczej? Gdzie inaczej ty byś mogła się położyć, prawda? Prawda, Luna? Mam tego fryzjera niedługo. Ale szczerze powiedziawszy, nie mam ochoty iść. Mąż mnie wygania, już mu napisałam, że chyba jednak odwołam znowu. On mówi, absolutnie, masz iść i koniec. A mi się nie chce. Najchętniej bym właśnie poleżała. I trochę poleżałam ze snem kiepsko. Spałam na tabletce nasennej do 4 rano. A potem już tak sobie. Jako jakieś świetne jest to serum z kwasem hialuronowym z Biedry. Naprawdę, ono jest tak gęściutkie, tak przyjemne, tak otulające. Mega. Pięknie nawilża. Naprawdę super.
Dobra, kremik pod oczy. Przyłożyłam u Filipa te łóżko, ale nie wiem, czy to tak zostanie. Wróci od koleżanki, niech sobie oceni, czy tak może być. Wiesz, on jest takim dzieckiem, że jak mu się poda fajny argument i mu się wytłumaczy, to jakby nie ma dram. No tak. Krem pod oczy też nakładam na dekolt i na czoło. A w zasadzie go tak rozprowadzam wszędzie. Zrobiłam dzisiaj też malutkie zamówienie na Shein. Wczoraj zrobiłam jedno, dzisiaj drugie, więc będzie haul. Muszę też się wybrać do Pepco po kilka rzeczy. Dostałam dzisiaj, słuchajcie, pewną wiadomość od męża i jestem trochę taka roztargana o tym, że Rosjanie planują wejść na nasz teren kraju. I po prostu nie mogę przestać o tym myśleć. Jakby mamy pewne plany względem wakacji, względem różnych rzeczy. I powoli do mnie dociera, że jakby wiadomo, dzisiaj jesteśmy, jutro dzisiaj jest taka rzecz, o może inaczej, dzisiaj jest obecna rzeczywistość, a może jutro być inaczej i po prostu jestem bardzo niespokojna i roztrzęsiona i jakby nie widzę sensu w planowaniu, chyba tak to ujmę, po prostu nie mogę przestać o tym myśleć i jest mi z tym źle i wiem, że nie powinnam i powinnam to wypierać, bo podświadomość, wiadomo, działa, więc powiem tak, będzie dobrze. I jeszcze muszę w to uwierzyć. A będzie dobrze. Ojejku, coś mi się tutaj pazurek zaparł. Ja mam tu jakiś pilniczek ostatnio. Stylistka chciała mi dać, on mówi, nie potrzebuję, bo mam jeden, po co mi więcej. Okej, dobra, teraz jest dobrze. Jestem już trochę głodna, więc muszę się ubrać i lecę się nakarmić, coś zjeść. A Luna śpi. Przeczeszę jeszcze włosy, żeby były rozczesane. I koniecznie muszę iść dzisiaj do apteki. Wczoraj był taki pyszny letni obiad, a dzisiaj już nie mam weny i nie mam pomysłu. Najchętniej to bym nagotowała znowu fasoli. I dzieci dzisiaj wracają, w sensie Filip z koleżanką do nas na noc. Znaczy ona znowu zostanie na weekend te parę dni i ona lubi fasolkę właśnie szparagową. Może właśnie kupię i zrobię. Albo nastawię rosół. Zobaczę. Coś zaraz wymyślę. Jestem dumna z siebie, że udało mi się ogarnąć trochę ten pokój Filipa i jeszcze została garderoba, ale to nie teraz. Jest okno otwarte, więc macie dźwięki dobiegające z dworu, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Idziemy na śniadanie. A muszę jeszcze fanty do rozdania schować, bo tak sobie je porozkładałam, żeby zobaczyć, co ja tutaj tak naprawdę jeszcze mam. Do zebrania. Nie jest źle, ale wydaje mi się, że jeszcze kilka rzeczy miałam. Chyba mam gdzieś w garderobie, w tym bałaganie. Więc sprzątam, ubieram się, idę na śniadanie. Jestem, słuchajcie, na maksa rozgogolona. Mam taką długą sukienkę wiązaną tutaj na szyi,
Jest tak gorąco, że się po prostu rozpływam. Na maksa się rozpływam. Robię śniadanie. Wczoraj kupiłam sobie taką nowość. Bułki keto w Lidlu się pojawiły na sztuki. Drogie jak pierun, 2,50 sztuka. Ale to nic. Ja generalnie rzadko jem pieczywo, więc jak sobie zjem takie dwie bułki w tygodniu, to nie ma tragedii, tak jak się wydaje. Rozpakowałam zmywarkę, zapakowałam nową. Troszkę tu ogarnęłam blaty i robię sobie śniadanko. I ciekawa jestem, jak to wygląda. Fajnie wygląda. Tak jak lubię. Sporo ziaren. Osobiście mogłoby być więcej. Dobra. Zaraz sobie usmażę jajo i chyba zjem z jajkiem, z tuńczykiem. Dużo rzodkiewki, pomidora. Zaraz coś wymyślę. Serio się topię. Naprawdę się topię. Niestety nie znalazłam, ile kalorii ma ta bułka keto w internecie, więc pisałam jakąś pierwszą, lepszą, którą znalazłam, mniej więcej, która pasowała składnikami w aplikacji Fitatu, więc mam tu 55 gram bułki i to wyszło jakieś 250 kalorii. Sporo, aczkolwiek ma bardzo dużo białka i tylko 3 gramy węgli. No, fajnie by było, żeby to była panie, tak naprawdę. Dobra, smażę sobie jajo. Jest tak... Oczywiście to nawet nie jest gorąco, bo nie ma słońca. Jest po prostu duszno. Po tej wczorajszej nawałnicy, która przeszła, to wszystko odparowuje i po prostu jest mega, mega duszno. Dobra, daję tak. Olej rzepakowy. Niedużo. Jakieś 3 gramy. Ja zawsze mierzę sobie na nakrętkę. Nakrętka to jest 5 gram. Niepełna nakrętka, tak liczę mniej więcej 2-3 gramy. I teraz tak, bułeczki sobie posmaruję majonezem light winiary. Ale ty się tam nie zdarło, więc... Jest to winiary. Jakiś talerz. Dzisiaj brzuch na szczęście póki co nie boli, ale tak wieczorem sobie z mężem rozmawiałam, że mój organizm wie, kiedy będzie brzuch bolał endometrialnie. Czyli jeżeli rano staje taka połamana w krzyżu, czyli boli mnie krzyż, tak jakbym źle spała, to już wiem, że potem się rozhula ból endometrialny i właśnie wczoraj tak było. I dzisiaj niestety też stałam z takim bólem. Taka moja uroda, powiedziałbym jeden ginekolog. 12 gram majonezu, teraz jajeczko. Mamy jeszcze tuńczyka w oliwie z rączek. Ale jego to sobie chyba tak wyłożę na talerzyk. Ja oczywiście odsączam tą oliwę. Mój mąż to by po prostu zmieszał tą rybę z tą oliwą i by zjadł, ale wiecie, on może. I ja nie bardzo. Bardzo lubię tego tuńczyka. Ogólnie lubię tuńczyka. Z puszki. Więc robię sobie takie białeczkowe śniadanko. Gramy i rozpieleczka. Kocham
mamy z mężem rzutkiewkę w tym sezonie. Słuchajcie, kupujemy po 4-5 pęczków. Obieram i po prostu jemy jak chipsy, jako przekąskę. To jest fajne, bo mamy ochotę coś przychrupać, a nie jemy bezsensownych kalorii, nie? Lubimy, lubimy. No, jakiś brokat. Chyba samą rzutkiewkę dzisiaj uskutecznię, bo bym musiała wziąć... O, awokado mogłam sobie posmarować. Guacamole mam przecież w lodówce. 100 gram rzutkiewki. 100 gram? Co ja tu pokroiłam? 7 rzutkiewek? Bo coś jest nie tak. Może nie wyczarowałam, słuchajcie, po tuńczyku. I jajo na bułkę. Kurczę, żałuję, że nie dałam tego guacamole. No. Nie wiem, ile ma kalorii. Zaraz policzę, to mam wkleję. Tak wygląda śniadanko. Herbatka. I usiądę na chwilkę. Wczoraj jadłam się na nie na dworze, ale dzisiaj nie mam ochoty się topić. Więc siadam tutaj. Teściowie dwa, nie mogę, jakie to jest śmieszne. Osobiście wolę dwójkę niż jedynkę. A ja zjadłam talerzyk śniadania i słuchajcie, tutaj było aż... Czekajcie, ściszę trochę. Tu było aż 40 gram białka i tylko 9 gram węgli. Węgli. Popraw się, Katarzyna. Węgli. Także cudownie. A kalorii było 613. Tak mniej więcej, no bo w sumie nie wiemy, ile oszacować bułę. Fajnie się teściowi. Dobra, ja ogarniam i ruszam powoli. Pójdę jeszcze na ogród zobaczyć, jak ten basen. Przed fryzjerem przyjechałam jeszcze do nowego butiku po odbiór rzeczy z transmisji. Koleżanka z pracy mi poleciła ten butik i powiem szczerze, że bardziej mi pasuje, bo ma bardziej odpowiednie rozmiary do mnie. Jest troszeczkę taniej niekiedy niż butik Obsession. I mam jeszcze jeden, w zasadzie dwa jeszcze takie, nie w Stargardzie, ale w Polsce butiki, które obserwuję właśnie od wczoraj. I też mają świetne rzeczy w super cenach, więc no nie będę szaleć, bo nie wolno, ale tu przyszłam sobie, zamówiłam trzy rzeczy, więc idę zmierzyć i zobaczę, jak one będą wyglądały i się zdecyduję albo nie i wtedy Wam pokażę.
No i wyszłam od fryzjera. Tak to wygląda. Także jest teraz o wiele lżej na głowie. Słuchajcie, jadę do domu, bo już mi tak brzuch boli. Przyszła teraz pani, klientka kolejna po mnie i mówi, że tu są okropne dziury. Ja mam dziurę z kałużami. Ja mam nadzieję, że przyjadę. Ona mówi, że w pewnym momencie jest tak kałuża, że ona musiała wjechać na chodnik. Ja mam nadzieję, że nie będę musiała tego robić i że przejadę, bo mój maluszek jest bardzo niski. Zobaczymy. Mąż do mnie z pracy dzwonił i mówi, o której będziesz wracała? No, mówię, że no późno, bo tu schodzi trochę na te moje włosy, a zaczęła się właśnie taka burza. I on mówi, zostawiłaś drzwi, okna w domu otwarte. Ja mówię, że tak. O Jezus, jak buja. A on mówi, no to ciekawe, czy mamy jeszcze okna. I wiecie, co, tak zaczęłam. Ale ostatecznie mówi, że wrócił do domu i wszystko było w porządku. Także dobrze. Dobra, jadę do domku robić obiad. Nie wiem jeszcze co, ale coś wymyślę. Robię mrożoną kawkę w Lidlu Miksie, bo zaraz przyjdzie sąsiadka na kawkę. Kawa mrożona.